Nerwowo w programie Rolnik szuka żony. Widzowie mogą nie zobaczyć już Agaty. Drugi odcinek, Rolnik szuka żony, przyniósł widzom wiele emocji i część z nich już nie może doczekać się kolejnego. Są niezwykle ciekawi, jak potoczą się dalsze losy uczestników, wierzących, że udział w programie przyniesie im uczucie. Baczni obserwatorzy w zajawkach następnego odcinka zauważyli pewien szczegół, który, według nich, może świadczyć o tym, że z programu zniknie jedna z rolniczek, Agata. Drugi odcinek Rolnik szuka żony pełen emocji, na ten moment zapewne czekało wielu widzów, wystartowała 11. Odsłona hitu TVP, Rolnik szuka żony. Program ten niezmiennie prowadzony jest przez Martę Manowską, która z zaangażowaniem pomaga uczestnikom znaleźć miłość swojego życia i wspiera ich w tych działaniach. Widzowie mieli okazję zobaczyć już dwa odcinki najnowszej edycji programu. W pierwszym rolnicy z wyraźnym zaangażowaniem czytali listy nadesłane od ich potencjalnych kandydatów i kandydatek. To był dla uczestników trudny moment, spośród wielu osób musieli wybrać zaledwie kilka, które chcieliby poznać bliżej. Za to w drugim odcinku Piątka Rolników miała okazję zobaczyć na żywo śmiałków, którzy zdecydowali się zareagować na ich wizytówki. Każda z tych osób pragnęła zaprezentować się z jak najlepszej strony, by móc dalej pozostać w programie i cieszyć się nawiązywaniem bliższych relacji z uczestnikiem bądź uczestniczką, którą chcieli poznać. Wśród uczestników, Rolnik szuka żony, którzy wierzą, że program przyniesie im miłość i szczęście, znalazła się Agata, która od wielu lat jest wdową. Przed kamerami mówiła wprost, że pragnie poznać mężczyznę, który będzie dla niej wsparciem i obdarzy ją prawdziwym uczuciem. Zgłosiło się do niej wielu kandydatów, otrzymała mnóstwo listów, jednak, jak przyznała, jest dość wybredna, przez co znaczną część mężczyzn odrzuciła. Ostatecznie zdecydowała się na kontynuowanie znajomości z trzema panami, Maciejem, który niemal od samego początku stał się gwiazdą programu za sprawą intrygujących wypowiedzi, a także z Mirosławem oraz Ireneuszem. Z każdym z nich rolniczka ucięła sobie ciekawą pogawędkę, każdego chciała jak najlepiej poznać. Internauci pod koniec programu dostrzegli jeden szczegół i zaczęli zastanawiać się, czy Agata jeszcze pojawi się w programie. Co takiego ich zaniepokoiło? Agata z Rolnik szuka żony zniknie z programu? Pod koniec niedzielnego odcinka, Rolnik szuka żony, pokazano fragment kolejnego wydania. Widać było na nim, jak rolnicy zmierzają w kierunku swoich potencjalnych kandydatów i kandydatek ze słonecznikami trzymanymi w dłoniach. Nie robili tego jednak bez powodu, ten kwiat w programie oznacza pożegnanie się z konkretnym uczestnikiem. Internauci skupili uwagę na fragmencie nagrania, na którym było widać Agatę. Maszerowała ona ramię w ramię z Martą Manowską i tak samo jak pozostali rolnicy, miała ze sobą kwiaty. Szkopuł w tym, że internauci dostrzegli, że niosła ze sobą trzy słoneczniki, dokładnie tyle, ilu kandydatów zjawiło się w programie, chcących ją poznać. Czy to oznacza, że rolniczka odeśle ich do domu, a sama zniknie z programu? Tego dowiemy się już za kilka dni.